Jesteśmy dzisiaj na warszawskich targach książki. Naszą gospodynią jest pani Katarzyna Rabiega z wydawnictwa Świętego Wojciecha. Co ciekawego na stoisku wydawnictwa Świętego Wojciecha można dzisiaj u państwa dostać? Oprócz licznych bestsellerów oczywiście znajdą państwo przede wszystkim naszą najnowszą serię reportażową. I tutaj ja państwu polecam najbardziej jedną z ostatnich części, Kalifat albo śmierć, dziennikarki, która pojechała do Nigerii, ukazała realia życia chrześcijan w tym państwie. Chrześcijan, którzy są teraz współcześnie prześladowani przez islamistów z Boko Haram. Dokładnie tak. Szczególnie tutaj poznają państwo historię Habili Adamu, który przeżył atak właśnie tej islamistycznej sekty na jego rodzinę i na niego, został cudownie uzdrowiony. Autorka pokazuje również drugą stronę tego konfliktu. Otóż poznajemy również Bahdriego, który został wcielony do tej sekty. Został, na szczęście udało mu się uciec stamtąd, nawrócił się na chrześcijaństwo, ale dzięki jego relacjom możemy dowiedzieć się, jak wyglądają realia życia, szkolenia w tej organizacji. Terrorystów islamskich. Prócz w tej serii reportażowej są jeszcze trzy inne książki. Jakby tak pani powiedziała, bo cała seria opisuje właśnie los chrześcijan w różnych krajach. Jeszcze jakie są trzy tytuły? Tutaj mamy Ziemię utraconą i jest to region Tur Abdin i dotyczy to Asyryjczyków, ostatniego plemienia, które mówi językiem Jezusa. Tutaj oni są prześladowani przez islamistów, też niestety zmuszani do opuszczenia swoich domów właściwie z dnia Czyli na dzień. Ten dramat chrześcijan, którzy tam są od 2000 lat, od samego początku na Bliskim Wschodzie. Kolejna książka? Kolejna książka, świetna rzecz. Miasto, biblijne miasto Efraim. Mhm. Tajbeh, ostatnia chrześcijańska wioska w Palestynie, czyli na wzgórzach Ramallah za słynnym murem w Izraelu, mieści się miasteczko, maleńkie miasteczko, gdzie żyje 1300 mieszkańców, chrześcijan różnych wyznań, otoczonych tak naprawdę muzułmanami. Czyli los chrześcijan między młotem a kowadłem, między pośrodku żydowsko-palestyńskiego konfliktu. A trzecia książka? Troszeczkę zaskakująca i troszeczkę inna niż pozostałe. Jest to taki reportaż kulturowy po Kirgistanie w stylu oczywiście cesarza gatunku, w stylu Ryszarda Kapuścińskiego. Zachęcam państwa bardzo serdecznie. Ale tym razem nie napisany przez współpracownika wywiadu PRL, tylko młodego dziennikarza. Bardzo dziękujemy. Filozofa i pana doktora UAM w Poznaniu. Czyli nie głupiego człowieka, który wie, o czym pisze. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.